Witamy Boxing.pl, jest z nami Albert Sosnowski. Albert, krótka walka, w zasadzie taka, nawet nie zdążyłeś się dobrze rozgrzać. Jak oceniasz zakończony przed chwilą pojedynek z Letrem? No, czuję się lekko rozczarowany, no tak jak wcześniej mówiłem w wywiadach, no bo liczyłem na to, że przyboksuję troszkę więcej, że jednak te moje akcje, które przygotowaliśmy, będą wychodzić i będę zadowolony ze swojego boksowania. Troszkę niepotrzebnie kilka przyjętych ciosów, no i tak wszyscy widzieli, zakończona walka przez kontuzję przeciwnika. No cieszę się ze zwycięstwa, cieszę się z tego, że przeżyłem te emocje, to przywitanie się z polską publicznością, z salą. No tylko tyle, nie? Jeśli chodzi o taki pozytywy, no bo z tej walki nie można wyciągnąć wniosku. Wracam szybko na salę, przede mną walka o Mistrzostwo Polski, na niej się skupiam i będę ciężko pracował, bo wiem, że jest naprawdę dużo jeszcze rzeczy do zrobienia. Miejmy nadzieję, że będę potrafił w krótkim czasie to pozmieniać i bądźcie przekonani, że będziecie widzieć o 100 razy lepszego Alberta. No my również mamy taką nadzieję. Widziałem właśnie zawód w Twoich oczach tuż po zakończonym pojedynku, bo widać, że masz ochotę jeszcze poboksować. Natomiast wracasz po najdłuższej swojej karierze przerwie. Czy odczuwałeś tak zwaną właśnie fizyczną rdzę? Czy wszystko fizycznie z Twojej strony wydaje się w porządku? Nie, no fizycznie się bardzo dobrze czuję, no bo byłem gotowy, byłem fajnie przygotowany. Fakt, że nie sparowałem z zawodnikami leworęcznymi przed tymi przygotowaniami, bo w ostatniej chwili dowiedziałem się, że boksuję z Włodkiem, a jednak cały etap sparingów odbyliśmy z zawodnikami praworęcznymi. Może to było widać, że jednak właśnie brakowało tego sparingu z zawodnikiem leworęcznym. Troszkę inaczej ustawienie, troszkę inne podejście, wiadomo, odwrotna pozycja. Na tarcie to nie jest to samo. Później praktycznie w ostatnim tygodniu zaczęliśmy się przestawiać na zawodnika leworęcznego, bo cały etap przygotowań robiliśmy z praworęcznymi, łącznie z bardzo dobrymi sparingami. Tam cały czas czułem, że jestem w dobrej dyspozycji, że naprawdę ten boks mnie jeszcze cieszy. No i jestem jeszcze bardziej spragniony, bo naprawdę troszkę czuję niedosyt, że w taki akurat sposób przypomniałem się polskiej publiczności, a nie przez efektowny knockout. Więc biorę się do pracy i chcę naprawdę w walce o dużą stawkę, czyli w walce z Andrzejem, wygrać ten pojedynek i naprawdę wszystkim, którzy nie wierzą już w Alberta, pokazać, że pomylili się. Mam taką nadzieję, bo ja należę do tych osób, które właśnie będą stawiały na ciebie w pojedynku z Wawrzykiem. Właśnie Andrzej Wawrzyk, trenujecie razem, sparowaliście zapewne ze sobą. Jak myślisz, czy w ringu, w takiej realnej walce jest coś, czym możecie zaskoczyć? Znaczy, trochę jesteś nieinformowany, bo ja już nie trenuję z trenerem Łapinem i w grupie Knockout Promotion, trenuję z Łukaszem Landowskim, natomiast faktycznie znamy się, no bo przez prawie 2 lata wspólnie trenowaliśmy i odbyliśmy wspólnie kilka sparingów, na których nie ukrywam, Andrzej prezentował się lepiej ode mnie, natomiast sparing jest sparingiem, tym bardziej mnie to motywuje do jeszcze większej pracy, no bo potwierdził Andrzej, że wróci po knockdownie, ale ma te słabe punkty i jeżeli się go trafi, to też można z nim wygrać, więc dlatego będę pracował nad pewnymi elementami. Mamy już jakąś taktykę w głowie ułożoną z Łukaszem Landowskim i bierzemy się do pracy. Przede wszystkim, tak jak mówię, potrzebuję obycia i jak najwięcej przesparowanych rund, bo widać, że tego mi brakowało, tak jak wspomniałeś, żeby tą rdzę zmyć już do końca i wyszedł Albert świeży, który potrafi odnaleźć się w świetle walki. Jeszcze jedno ostatnie pytanie. Rewanż między Rekowskim a McCallem. Za pierwszym razem górą był bardziej doświadczony McCall. Jaki jest Twój typ na dzisiejszą walkę wieczoru? Czy myślisz, że historia się powtórzy, czy tym razem to ręka Polaka zostanie podniesiona do góry? Nie, no wierzę, że Marcin Rekowski dzisiaj wygra ten pojedynek, no bo boję się, że później McCall może sprzątnąć mi walkę z Andrzejem Wawrzykiem, bo tam w kuluarach się mówi, że jeżeli nie uda się Marcinowi, to kto wie, czy McCall, który w Polsce zagości już naprawdę na bardzo długo, nie będzie chciał walczyć z kolejnym Polakiem i na przykład nazwisko Andrzej Wawrzyk nie będzie przy nazwisku McCall, dlatego liczę na to, że Marcin dzisiaj jest świetnie przygotowany. Przybierał parę kilogramów, widać, że Oliver jest naprawdę w świetnej formie, bo rzucił, no ale to jest boks, myślę, że Marcin ma ciężką rękę, jeżeli uwierzy w siebie, rozegra to taktycznie, nie, a myślę, że ma taktykę, pójdzie do przodu, to jest w stanie tę walkę wygrać, choć na pewno bardzo trudne zadanie przed nim. Ja mu kibicuję, a ring zweryfikuje wynik. Rozumiemy. Dziękujemy w takim razie za rozmowę i powodzenia w najbliższej walce. Dzięki.